zgłosiliśmy się, bo tam się spytać, czy tych policjantów na dyskotekach jest wystarczająca ilość, czy nie wystarczająca ilość. Ja twierdzę, że w Kobylej Górze policjantów jest, no, są policjanci, ale oni są tylko piątek, sobota, niedziela, jak są dyskoteki. A w normalnych dniach tych policjantów tam prawie nie ma. O to nam chyba tam chodziło i takie było założenie tej debaty. Czy my się czujemy bezpiecznie, czy młodzież czuje się bezpiecznie na dyskotece? Jak tam przyjdzie dwóch policjantów, a na dyskotece jest 400 osób. O to mi właśnie chodzi. Obecność policjantów w Kobylej Górze, rozumiem, że chodzi o dyskotekę, tak? Ja może, żeby nie... Dyskotekę, bo dyskoteka jest przed tym na niedziela. Jest cały czas przed nami. Jest. Można, dlatego że po pierwsze jest zachowany rewir, jest utrzymany rewir dzielnicowy w Kobylej Górze, co spotkało się z pewnym społecznym dezaprobatą ze strony innych osób. To chcę podkreślić jako pierwsze. Po drugie, pewnie tam na chwilę obecną służby dwóch policjantów, którzy są do dyspozycji mieszkańców nie tylko w godzinach nocnych, ale także popołudniowych czy w godzinach porannych. Staramy się tą służbę zapewnić. Jeżeli ci policjanci są w samym rewirze dzielnicowym, zdarza się tak, że policjanci z prewencji także patrolują gminę Kobylej Góry, w szczególności w okresie letnim. Ja przyjmuję, że jest to wniosek, który ma służyć temu, żeby zwiększyć ilość policjantów, którzy pełnią służbę na terenie gminy Kobyla Góra. Ja dziękuję za tą uwagę.